Ej, totalnie nie wiem o co chodzi, ale wypakowuję właśnie zmywarkę i zawsze mam tak, że na dole wszystkie rzeczy się super myją, a na górze są brudne. I teraz jest tak, że wszystkie rzeczy na górze się super umyły, a na dole są brudne. I jakby nie wiem o co chodzi, ale możliwe, że. Ja wam pokażę tutaj. Bo tu w tej zmywarce jest takie o, i to mi przeważnie odpada w trakcie mycia, i wtedy myślę, że te rzeczy na dole się lepiej myją, bo cała woda idzie na dół. A teraz nie odpadło, i może do tego, może mój tata mi to naprawił. Nie wiem, bo ta zmywarka ma ogólnie bardzo dużo lat i ona już tak ledwo żyje. Ale super, wszystko jest czyste. Tylko tamto jeszcze raz będę musiała wstawić, bo to na dole nie jest czyste. Przyniosłam sobie MacBooka, będę montować vloga wczorajszego, bo nie dokończyłam tego wczoraj i nawet się znowu nie pożegnałam, bo Roch, znaczy ja, zostałam razem z Rochem, poszłam go usypiać i po prostu poszłam spać z nim. I powiem wam tak swoją drogą, że od kiedy mam tego laptopa, to myślę o biurku. Dosłownie od 2 dni stwierdziłam, że chyba jednak potrzebuję biurko, bo praca tutaj na toaletce nie jest zbyt wygodna, tym bardziej, że jest to komoda i nie mogę tu włożyć nóg, więc siedzi mi się dość niewygodnie. Teraz myślę, że pójdę sobie po prostu do stołu, ale chyba kupię biurko. Przeniosłam się do salonu, trochę mam pewnie drugą brodę, bo nagrywam tak z dołu. Ale chciałam wam powiedzieć, że to daily też, tym daily też chcę was do siebie znowu zachęcić, bo tak jest, ja sama też tak mam, że jak jakiś twórca robi sobie przerwę, to jednak znajdujemy sobie kogoś innego w zamian. No i ja zrobiłam sobie dość dużą przerwę, a tak dokładniej to chyba dałam sobie za dużo luzu w prowadzeniu tego kanału. I filmy były niesystematycznie, rzadko, o różnych w ogóle godzinach, typu nawet pierwsza w nocy. Wrzucałam po prostu kiedy chciałam i przez to wydaje mi się, że dużo osób też no, odeszło z kanału. Jest to widoczne po prostu w statystykach i ja po prostu wiem, że też tak mam, że właśnie jak ktoś tak robi, to później jakoś zapominam o tej osobie. Czasem mi się przypomni i wracam i nadrabiam, ale niekoniecznie. Więc właśnie no, te osoby, które są ze mną, chciałabym przy sobie zatrzymać i dać im trochę więcej siebie. A osoby, które odeszły, mam nadzieję, że trochę ściągnę do siebie z powrotem. Więc tak jak mówię, kończę montaż wczorajszego vlogasa i zaraz będę wrzucać pytanko na story co do właśnie nie wczorajszego, tylko przedwczorajszego, który wyleciał wczoraj. Skomplikowane. A teraz piję kawusię i słucham, co tam mówiłam wczoraj. Przypomniało mi się, że wczoraj wstawiłam pranie u moich rodziców, więc jak widzicie, zostało powieszone, trochę leżało w tej pralce, ale nie śmierdzi. I powiem wam, że byłam pewna, że pierścionek odkurzyłam, ale jednak znalazł się w pracy na dole. Jestem, myślę, co to kamienie jakieś? A to pierścionek tak ten tam szumiał, jak przesuwam rzeczy. I w ogóle śmieszna informacja jest taka, że to obrączka mojego taty, ślubna. I w ogóle on swoją pierwszą obrączkę zgubił, bo była za duża, a to jest dla niego za mała, więc ja ją noszę, ale dla mnie jest za duża, więc wpada do pralki. No niestety trochę mi spada z kciuka, więc może na jakiś, o, na ten palec. No. I pranko powieszone. Moja mama to by mnie zabiła, jakby to zobaczyła, ale mam nadzieję, że nie zobaczy. A jak zobaczy na vlogu, to przepraszam, mamo, wyprałam twoje czarne rzeczy z moimi kolorowymi. Ale moje przyzwyczajenie do prania wszystkiego razem wynika z tego, że ja po prostu trochę nie mam aż tak dużo prania, żeby uzbierać osobno czarne, osobno kolorowe i osobno białe. Białe piorę osobno, z jakąś pościelą, ale czarny i kolor razem. I nigdy się nic nie stało. W ogóle wyprałam sobie też buty. Są to moje Danki, które już mam mega, mega długo. I one mają custom, który zrobiłam sobie sama, taką panterkę. I sobie wybrałam, bo jak miałam je na treningu, to były czarne od kopania worka, więc teraz są czyściutkie, wyprane. Już mają żółtą podeszwę, ale ja je tak kocham. Powiem wam, że był taki moment, że ja nie lubiłam tych butów i nie chciałam ich nosić i chciałam je wyrzucić. A teraz uwielbiam te buty i serio, Danki są mega fajne i te beżowe, które właśnie mam tak długo, to są chyba moje ulubione. Staram się, żeby ruchał jak
no może nie jak najwięcej, ale żebym miała jakieś obowiązki takie na jego wiek. No i jego obowiązkiem jest sprzątanie, ale jak widać wczoraj trochę nam się nie chciało wieczorem sprzątać, więc zrobię to za niego, bo zrobił się lekki syf, a tam jeszcze ja to wyrzuciłam, więc no posprzątam tym razem za niego i czas się za to zabrać, bo chcę też umyć podłogę, a tego nie chcę robić przy nim, tu mam już gotową wodę. Sprzątamy! Jak wam mówiłam, chcę zrobić sobie zakupy online na promocjach, więc jestem właśnie na stronie Bershki i coś sobie tutaj powybieramy. Fajne rzeczy, bo jeansowe spodenki. Dobra, później powiem. Jak byłam z Alą w sklepie, to mi się mega spodobały te buty, ale wiem, że nigdy ich nie ubiorę, więc nie będę ich kupować, natomiast są właśnie na promocji. Ja powiem wam, że z Bershki tak naprawdę nic ciekawego nie znalazłam. No jedyne co to spodenki, bo chcę takie zwykłe, krótkie spodenki jeansowe, ale wydaje mi się, że mogę znaleźć fajniejsze na innych stronach, więc chodzimy na Stradivariusa. Nie ma przecen? W Stradivariusie okazało się, że jeszcze nie ma wyprzedaży, ale weszłam do Pull&Beara i powiem wam, że nic totalnie mi się nie spodobało. Jedyne co to ta koszula jest spoko, ale nie będę jej zamawiać raczej, a więc kurczę jestem, jest mi przykro, myślałam, że sobie zrobię zakupy, a no nic ciekawego nie znalazłam, zobaczę jeszcze H&M, ale raczej nic nie będzie, bo no nie wiem, aż mi zapał spadł do szukania. Okej, powiem wam, że Zara trochę uratowała, bo w Zarze są naprawdę spoko rzeczy na wyprzedażach i jest też dużo tych rzeczy, więc jakieś sobie tam dwie, trzy rzeczy wybrałam, ale nie wiem, czy będę to zamawiać. Natomiast przynajmniej mi się tak fajnie oglądało, bo w reszcie sklepów nie ma nic. Poczekam na te wyprzedaże jeszcze Stradivariusa chyba, bo stacjonarnie było mega dużo rzeczy i było też parę fajnych rzeczy, tylko że brakowało moich rozmiarów, więc może będą na wyprzedażach. Zobaczymy. Jestem tak niezbyt zadowolona, ale przynajmniej nie wydam dużo pieniędzy, więc to jest plus. Hej, hej, nie odzwaliśmy się za bardzo, ale zdążyłam odebrać Rocha, była u mnie moja przyjaciółka i teraz jesteśmy na autostradzie, właśnie zjeżdżamy. Powiem wam, że bardzo lubię jeździć autem i cieszę się, że mogłam się przejechać trochę szybciej niż w korku. Pikabu! 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 I jaki jest w ogóle cel naszej podróży? Jadę odebrać mojego brata z obozu, bo mój brat gra w treflu, w koszykówkę i był teraz na obozie właśnie koszkarskim i jedziemy po niego. Bo ogólnie obóz kończy się jutro, ale on powiedział, że mam go odebrać dzisiaj. A że mogłam, to tego odbiorę. I po drodze jeszcze zajadę do mojej koleżanki, która właśnie z nami była, bo ona w ogóle mieszka po drodze, ale nie wiedziałam, że będę jechać. Będziemy na to jedzieć? Bo zapomniałam wziąć swoje rzeczy od niej. Więc tak, teraz czekamy tutaj w kolejce na bramki, bo niestety nie zadziałała mi aplikacja. Chyba mam podpiętą kartę, na której nic nie mam, bo jest to moja zapasowa karta. I teraz mu udało! I jedziemy. Tak? Tak. Lubisz jeździć? Lubisz jeździć autem? Dzień dobry, daj Rok bilecik.
takim klapeczkiem. Gdzie jesteśmy? Nie wiem. Że jest 22:30 i ruch dopiero zasnął, albo jeszcze nawet nie. Chciałam wam powiedzieć, że jest ostatnio już ciężko z tym, że Roch ma drzemki w przedszkolu, bo on wstaje, no jak próbuję obudzić się w 7:30, ale jest czasami ciężko. Na przykład dzisiaj lekko się spóźniliśmy na śniadanie. Jeszcze Roch straszny miał humor rano. Nie chciał w ogóle iść do przedszkola, zrobił aferę, płakał, więc no, to budzenie go też tak nie zawsze wychodzi. Ale później w przedszkolu mają drzemkę i ogólnie nie wiem, jak to się dzieje, że on tam zasypia, bo w domu położyć go na drzemkę w ciągu dnia to jest coś, co graniczy z cudem. Ale przez to, że w przedszkolu wszystkie dzieci idą i on też idzie, to później 22 i on w ogóle nie chce iść spać, przez co jest mi ciężko nagrywać i w ogóle, no, tak średnio mi to odpowiada. Chociaż ja mam po prostu tak, że zasypiam z nim, że kładę się z nim, poczytam mu bajkę i normalnie weekendy jest tak, że jedna bajka i on zasypia, ja mogę sobie jeszcze tam, nie wiem, coś porobić wieczorem. Teraz jest tak, że ja mogę poczytać 5 bajek i on i tak nie zaśnie. Mogę mu godzinę czy dwie czytać. On, no naprawdę jest strasznie ciężko. I po prostu w pewnym momencie już stwierdzam, okej, nie czytam dalej, idziemy spać razem. I mam wrażenie, że czasem nawet zasypiam szybciej niż on, bo on naprawdę nie jest zmęczony przez tą drzemkę w przedszkolu. No i jak wiecie, normalnie to mi nie przeszkadza, bo mam wystarczająco dużo wolnego czasu w ciągu dnia. No to jednak jak robię te daily, no to chciałabym sobie zmontować wieczorem vlogi. No i dzisiaj się tak przemęczyłam trochę, żeby się do was jeszcze odezwać po raz pierwszy tak naprawdę i się z wami pożegnać. Co prawda dzisiaj za dużo się nie działo, bo jakoś po południu przyjechała do mnie moja przyjaciółka, czego nie chciałam nagrywać, więc no, dość duża część wyjęta z vloga. Później pojechaliśmy po mojego brata, gdzie też za bardzo nie nagrywałam, a dodatkowo mój dziadek miał dzisiaj urodziny, więc jak odebraliśmy jego brata, to pojechaliśmy do mojego dziadka i też nic nie nagrywałam. Więc no wiecie, dość dużą część dnia spędziłam tak poza vlogiem, ale mam nadzieję, że coś tam się z tego sklei, bo wrzuciłam sobie materiał szybko, wkładam trochę, żeby zobaczyć, ile go mam. I mam nadzieję, że tyle wystarczy. No i widzimy się jutro. Co prawda nie wrzuciłam dzisiaj tej naklejki z pytaniem dnia, ale zrobię po prostu jutro dwie, bo dzisiaj już naprawdę nie mam siły i lecę spać, więc buziaczki i do jutra.